Witam wszystkich widzów kanału Zielonego. Ze mną niesamowite trio. Katarzyna Bonda, Mariusz Czubaj i sprawca zamieszania, że akurat znaleźliście się tutaj, czyli Robert Jasiak Ość. Robert, nie będę Ciebie pytał, bo Ciebie tutaj wszyscy znają o nic. Chyba, że na koniec zapytam Cię, jak Ci się to udało zrobić, że jesteście tutaj. Powiedzcie mi, było dobrze w bibliotece? Więcej niż 12 osób się pojawiło? Nie, no było wspaniale i była cała sala i były miejsca stojące zajęte, więc uważamy, że czytelnictwo górą. Pytania były z tego, co tam gdzieś do mnie dotarło, dość ciekawe i jedno miejsce muszę wypikać, bo się zrobiło przez chwilę ostro. Ludzie chyba też zainteresowanie wyrazili takie dosyć spore, czyli kryminały się rozwijają. Możecie to jakoś skomentować, to co się dzieje w ogóle w Polsce w tym obszarze tego gatunku? Znaczy, jeśli chodzi o polską powieść kryminalną, jesteśmy światową ligą i to nie ulega wątpliwości. Jesteśmy, my tutaj jak stoimy, to jesteśmy w czołówce, jesteśmy właściwie weteranami, kombatantami, bo polski kryminał to jest tylko dekada. I w ciągu 10 lat właściwie tak się to rozrosło, że dzisiaj mamy właściwie podgatunki i mamy całe półki i każde wydawnictwo w Polsce ma taką linię kryminałów, a będzie jeszcze lepiej, to znaczy będzie właściwie ten gatunek jeszcze puch i będzie z przestrzeni powieści literatury pięknych przejmowane też te elementy, choćby w zapisie, w języku, we frazie, będzie można te elementy włożyć do kryminału i to świadczy o tym, że czytelnik jest bardzo wymagający, polski nasz. W trakcie spotkania usłyszałem o Robercie, który pojawia się w jakimś tam momencie książki jako rozwoziciel pizzy. Czy będzie ten wątek ciągnięty dalej? To jest tak, że dzięki takim ludziom jak Robert, to my pisarze mamy tak naprawdę błogosławione życie, ponieważ większość rzeczy w kulturze u nas w Polsce odbywa się właśnie w taki sposób, że za to bierze się pasjonat, człowiek z sercem. I ja osobiście złożyłam hołd Ościowi w mojej książce pod tytułem Okularnik. Liczę na to, że wszyscy w Kłobucku przeczytają tę powieść. Nie jest pozbawione to ironii, natomiast uważam za skandaliczne, żeby człowiek z jego potencjałem musiał rozwozić pizzę. Na szczęście, jak już wiemy, fabuła jest nieaktualna, bo Ościu działa już w kulturze. Możemy teraz rozwinąć wątek Ościa, przenosząc go w realia bliższe tutaj nam, czyli do Kłobucka, bo tak żeśmy sobie rozmawiali przed tym nagraniem, że może coś by się pojawiło tutaj w tych naszych realiach małomiasteczkowości takiej kłobuckiej, która też jest bardzo ciekawa do opisania. Trudno opisać takie miejsce jak Kłobuck w sposób ciekawy? Nie, wręcz odwrotnie. Myślę, że to jest taki samograj. Ja już mam na moim twardym dysku zanotowanych trochę bardzo interesujących wiadomości, a wszystko dlatego, że moja najnowsza powieść będzie takim współcześnie dziejącym się westernem i nie wykluczam, że odwiedzę tutaj kolegę Ościa jeszcze nie raz. Ja już się boję, czy przypadkiem Robert nie zacznie nosić kolta przy boku. Ale pani, bardzo Wam dziękuję. Dziękuję Wam za to, że mogliśmy chwilkę porozmawiać. Dziękuję przede wszystkim za to, że przyjechaliście tutaj do Kłobucka, bo jestem chyba dowodem na to, bo z naszej rozmowy wynika, że chyba zacznę czytać kryminały. No liczymy, trzymamy za słowo przede wszystkim. No jakoś tak było mi nie po drodze do końca, ale obiecuję poprawę i może przy następnej okazji, jak się spotkamy, to sobie poopowiadamy bardziej szczegółowo, chociaż biorąc pod uwagę to, co mówiliście o zapominaniu i resetowaniu tego, co było, to może być ciężko. Może ja Wam opowiem Waszą wtedy historię od nowa. Liczę na to. Wielkie dzięki. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia następnym razem. Dzięki. Ciao. No i dobrych lektur. Dzięki, Robert, bo to była bomba. Tak jest. Ciao.